4B, bo nam ten film został usunięty przez cenzora, ponieważ użyłem bardzo trudnego słowa jak marnotrawstwo i jeszcze trudniejszego słowa jak szczodrość lub bezinteresowność i hojność. Dlatego filmik 4B, kochani, jeżeli chodzi o to, że któryś z was pragnie dojść do majątku poprzez oszczędzanie, to powiem wam, że to nie jest dobry pomysł. W żadnym razie oszczędzanie nie prowadzi do jakiegokolwiek majątku. Żeby niezależnie ile będziesz oszczędzać, to nigdy nie będziesz mieć pieniędzy, jeżeli nie zarabiasz tyle, żeby to, co oszczędzasz, było dużo warte. Dlatego te wszystkie bzdury na temat oszczędzania stają się prawdziwe dopiero wtedy, kiedy dobrze zarabiasz. Dobrze zarabiasz. Czyli znaczy się, że zużywasz mniej niż połowę tego, co zarabiasz. Możesz spokojnie, radośnie przeżyć za połowę tych pieniędzy, które zarabiasz. I to z przyjemnością, nie ograniczając przyjemności. Teraz pozostałą połowę możesz odłożyć lub wydać na niepotrzebny, zbędny luksus. I wtedy ziarnko do ziarnka, a zbierze się milion. Tu jestem gotów się przyłożyć. Dlatego, kochani, najważniejsze to jest zarabiać, a nie oszczędzać. Bo jeżeli oszczędzasz nie zarabiając, to tak jakbyś wdychał powietrze nie wydychając. W pewnym momencie cię rozerwie. Kropka.